Dzień dobry. Witam Państwa na dzisiejszej konferencji zorganizowanej przez Nową Lewicę. Dziękuję bardzo za przybycie w tak licznym gronie. Dzisiaj ja, Marta Storzek, Sławomir Gadek oraz Anna Gajdzińska, którzy reprezentujemy listy lewicy i kandydatów z list lewicowych do Sejmu w nadchodzących wyborach. Zebraliśmy się tu po to, żeby zaprotestować, wyrazić nasze oburzenie i głębokie zaniepokojenie kolejnym przypadkiem śmierci człowieka po interwencji policji we Wrocławiu lub na Dolnym Śląsku. To zdarzało się już wcześniej. Jako Lewica mamy w programie i planujemy stworzyć ośrodek kontrolujący policję, tak żeby policja mogła być kontrolowana nie tylko przez rządzących, ale również przez parlamentarzystów, co powinno zagwarantować nam jawność postępowań w tak bulwersujących przypadkach, jak ten, o którym dowiedzieliśmy się wczoraj. Przygotowaliśmy pismo, które złożymy na dniach celem udzielenia nam informacji publicznej, bo chcemy monitorować, co dzieje się i co będzie się działo w sprawie wyjaśnienia tej kolejnej śmierci we Wrocławiu. Zapraszam Sławomira Gadka. W przypadkach takich jak ten nie wystarczy, że policja przeprowadza dochodzenie, potem wydaje oświadczenie. Potrzeba stworzyć niezależny sposób wyjaśnienia tego typu spraw. Dlatego w następnej kadencji Sejmu Lewica powoła Centralne Biuro Monitorowania Policji, które będzie podlegało pod Sejm, a nie pod MSWiA. To ma być element naszego programu, który ma zapewnić przejrzystość i odpowiedzialność funkcjonariuszy mundurowych przed społeczeństwem. Przyspieszymy wdrażanie kamer nasobnych i noszenie ich przez funkcjonariuszy tak, aby każda interwencja była nagrywana. Przeszkolimy policjantów z deeskalacji konfliktów i zachowywania, działania wobec osób, które są pod wpływem substancji psychoaktywnych. Musimy zapewnić też tym policjantom, którzy doświadczają sytuacji kryzysowych, odpowiednią opiekę psychologiczną. Ważne jest to, żeby zmienić też sposób myślenia o tym, jak działa policja, i dlatego chcemy, żeby sposób oceny pracy policji opierał się na wskaźnikach poczucia bezpieczeństwa obywateli, a nie na statystykach przestępczości. To jest bardzo niepokojące, że obecnie możemy się bać korzystania z pomocy policji. Obywatelki, obywatele nie powinni się już więcej bać tego, żeby korzystać z pomocy policji. Nie powinny bać się dzwonić po pomoc policji w obawie o życie czasami nawet bliskich osób czy znajomych. Chcemy temu zapobiec nie tylko przez podnoszenie wciąż i od nowa kwestii odpowiedniego przeszkolenia policjantów, bo od lat słyszymy o tym, że te szkolenia kuleją i potrzebujemy je naprawić, zmienić i objąć nimi szersze grupy funkcjonariuszy. Potrzebujemy kamer nasobnych, ale przede wszystkim, tak jak mówiłam na początku, potrzebujemy wypracować sposoby kontrolowania policji, resortów mundurowych, tak żeby czuć się bezpiecznie. Potrzebujemy czuć się bezpiecznie. Obecnie nasze myśli, współczucie, kondolencje są z rodziną i osobami najbliższymi. Wczorajszej ofierze. Mamy nadzieję, że spotykamy się ostatni raz i zrobimy wszystko, żeby to był ostatni raz, kiedy musimy się spotkać w takiej sytuacji. W tym miejscu chcę również bardzo podziękować wszystkim dziennikarzom, którzy zadbali o to, żeby ta sprawa została nagłośniona, ujrzała światło dzienne, dzięki czemu i my możemy zwrócić na nią uwagę i monitorować ją.
chcemy się czuć bezpiecznie w kontaktach z policją, zasługujemy na to. Dziękuję Państwu bardzo.